Amerykańskie wojsko opracowuje genetycznie zmodyfikowane rośliny do szpiegowania w środowiskach nieodpowiednich dla tradycyjnych czujników. Amerykańskie wojsko chce rozmieścić rośliny GMO jako kolejną generację narzędzi do zbierania danych wywiadowczych. Genetycznie zmodyfikowane rośliny mogą być wykorzystywane jako samopodtrzymujące się czujniki, gromadząc informacje w warunkach nieodpowiednich dla bardziej tradycyjnych technologii. Agencja Obrony Zaawansowanych Projektów Badawczych DARPA, która jest odpowiedzialna za rozwój nowych technologii w amerykańskiej armii, wezwała naukowców do przedstawienia pomysłów na wykorzystanie mocy roślin. Więcej na temat modyfikacji środowiska naturalnego i wytwarzania nowego środowiska technologicznego. Rośliny są niezwykle dostrojone do swoich środowisk i naturalnie manifestują fizjologiczne reakcje na podstawowe bodźce, takie jak światło i temperatura, ale także w niektórych przypadkach na dotyk, chemikalia, szkodniki i patogeny, powiedział dr Blake Beckstein, kierownik programu ATP. Pojawiające się techniki molekularne i modelowania mogą umożliwić przeprogramowanie tych funkcji wykrywania i raportowania szerokiego zakresu bodźców, co nie tylko otworzyłoby nowe strumienie danych wywiadowczych, ale także zmniejszyłoby ryzyko dla personelu i koszty związane z tradycyjnymi czujnikami, powiedział dr Beckstein. Chodzi o to, że naturalne zdolności roślin mogą być wykorzystane do wykrywania odpowiednich substancji chemicznych, szkodliwych mikroorganizmów, promieniowania i sygnałów elektromagnetycznych. Brytyjskie trendy strategiczne od modyfikacji roślin, zwierząt do modyfikacji genetycznej ludzi i biosfery. Modyfikacja genomów roślin umożliwiłaby wojsku kontrolowanie rodzajów wykrywanych przez nie zdarzeń, a także wyzwolenie pewnych reakcji, które mogą być monitorowane zdalnie przy użyciu istniejącego sprzętu.